się odbyły. Anielska i diabelska w jednej chwili. Aniołowie głowy swe łamali, jak ludzi przygotować na przyjście Pana. Jak sprawić, by ludzie nie grzeszyli. Co robić, by dla siebie dobrzy byli. By się nie smucili, by życia przez zło nie tracili. Diabły na ten czas co innego obmyślały. Z nieszczęścia ludzi się śmiały i plan diabelski gotowały. Jak przeszkodzić w narodzeniu Pana? Jak sprawić, by serca ludzi zgłupiały? Pychą się napełniały. Wierzyć i kochać przestały. Nie twoje, bo jego, czyli archanioła, bo od tygodnia zmartwiony. Żadne sposoby nie pomagają i go nie rozweselają. Archanioł smutny, niebie być nie może. A jednak może, może, bo widzi łzy Boże. Nasz tatuś płacze? Archaniołku kochany, coś ty taki zatroskany. U ciebie dobrze jak u mamy, pogłaskam ci czuprykę. Archanioł naprawdę nie pomoże. Może Coca-Cola mu pomoże? Co cię martwi, powiedz prędko. Jeśli chcesz, płasko tam cię, tak jak lubisz wędką. Albo piłkę ci dam, cukierków ci nie dam, bo mało mam. Nic, no te zabiegi wcale nie pomagają. Archanioły wielkie zmartwienie chyba mają. A może to sprawiła wczorajsza cytryna? Jeszcze czyste serca mają. Na miłość lepiej, niż dorośli się znają. No masz rację, dzieci mądrzejsze trochę w miłości, ale przykład z góry ściągają i dobroci też się z czasem zdobywają. Ale ludzi ratować trzeba, bo Jezus będzie zatroskany, jego łez nie wytrzymamy. Trzeba, bo Bóg to miły gość, choć czasem dawkość. A ja go kocham. Ja bym zaobalała kości, bo to wszystko z miłości. No tak, my to wiemy, ale jak ludziom to powiemy, bo one sam tego nie dostrzegają i przez słabości głowy zmącone mają. A mnie martwi to, że Jezusek nie będzie miał mieszkania. W ubogiej stajence go chyba położył. O mój Boże! A mnie Jezusa szkoda, bo na ziemi taka niewygoda. Ja mu odstąpię swoje posłanie, bo nie zmarzło to kochanie. A czemu on się narodzi? Czemu ta godzina, że Bóg daje ludziom swojego kochanego syna? Czemu w stajence, a nie na królewskim dworze? Bo ludzi Bóg tak kocha, że miłością do nich zaślepiony. Nie chce, by człowiek był potępiony. Wiedziałem, miłość jest ślepa, a Bóg Ojciec okularów nie używa, oczy sercem zakrywa. Nad ludźmi się lituje i nie chce widzieć, że człowiek go grzechem krzyżuje. A mnie jest go żal, ja dam mu swój szal. Jak to musi jeszcze? Na samą myślą jeszcze. A może ludziom serce powymieniać? Tego Bóg nie pozwoli, bo nasza moc ich zniewoli. To po co kradną, kłamią, nie kochają? Czyż nie wiedzą, ile robią sobie złego? Całe niebo zasmucone, wszyscy obmyślają, czemu twarde serca trzymają. Zaśpiewajmy coś, być może to na zło pomoże. Lucyferze, Lucyferze, po niebem biegałem. Ludzi od bram zgodnie z rozkazem odganiałem i wszystko posłuchiwałem. Panie, Panie, gorzej być nie może. Anioły nakaz wydały, by ludzi nawracały, co by się do piekła nie dostały. A Bóg syna swego chce dawać, co by ludzi zbawiać. Nie wiedzieć wielkie świętowanie, Zbawiciel ma się narodzić. Już mu kołysko zrobili i piękne przyswoili. Co mówicie, gałgany? Przecież wyraźnie dałem zadanie. I wszystko szłem słodka. Powiedziałem, gałganie, niech ludzie zapomną, że piekło istnieje. Niech się niczego nie boją, niech zło robią, a same na widły zarobią.
Niech myślą biedaki, że diabły to... Robaki? Ziemniaki? Nie istniaki, lenie jedne. Stawać gaja! Myśleć jak zaradzić, co by ludzi w niewiedzy zostawić. Co robić, by Bóg nie dał syna, by się nie narodziła ta dziecina. Trzeba piekło ratować, ludzi w szeregi werbować, bo on gotów piekło zrujnować. Nie damy piekło zrujnować, nie damy! Nie damy! Widziałam Lucyferze, jak uszykują posłanie. Ich niedoczekanie. Na co czekacie? Ruszać ogonami, obmyślać knowania. Jak nie dopuścić do zrujnowania? Sprytu tu trzeba, jak ludzi zwieść, żeby Jezusowi nie oddały cześć. A ja, Lucyferze, sposób niezawodny mam. Kołyskę ukradniemy i nie urodzi się nam. Kole śmią schować, siano rozrzucić. Ludziom powiedzieć, że to zmyślone. Niech w nic nie wierzą. Niech myślą, że to głupie gadanie anioł. Ja bym tam posłał jeszcze jakiegoś ciepłego byka. Jak mówią, że rodzi się stajni. O, niech tam trochę pofika. Choć noc zapadła i wszystkim chciało się spać, to jednak przy Zbawicielu postanowili trwać. Gdy dzwon niczym głos anioła usłyszeli, wszyscy razem do Betlejem pospieszyli. Tam teraz Syn Boży mówi do każdego z nas. Daj się radować Twojej udręczonej duszy, która Boga pragnie, miłości i nieba. Więcej dziś już nic nie trzeba. Pokłonili się Panu, zaśpiewali skośnie. Teraz cicho odejdziemy, niech dzieci odpocznie. Lecz nie smućmy się, że trzeba odejść od żółteczka. Zawieszamy w swoich sercach miłość dziesiąteczka. Za kolędy dziękujemy, zdrowia szczęścia Wam życzymy, abyście nam długo żyli, z narodzenia Pana się cieszyli, o naszych wiosełkach rozpowiadali, co się tu dzisiaj oglądali. Yes.
klimat świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze raz wielkie brawo. Ten piękny występ, drodzy Państwo, zawdzięczamy naszym nauczycielom, pani Eli Lebiedowicz i pani Beacie Florek. Dziękuję bardzo. Naprawdę imponujące jest to, że dzieci potrafią zapamiętać ten tekst. To sami Państwo przyznacie, prawda? Witam bardzo gorąco wszystkich Państwa. Witam serdecznie rodziców, którzy jak zwykle nie zawodzą i są z nami. Witam nauczycieli, witam księdza proboszcza, którego poproszę o poprowadzenie dalszej części uroczystości. Drodzy, żadne święta nie niosą z sobą tyle ładunków pozytywnych emocji jak święta Bożego Narodzenia. Dziękuję panu dyrektorowi, nauczycielom oraz także uczniom za to, że te właśnie piękne emocje potrafili nam pokazać. To jest takie preludium na zbliżające się święta. Za chwilę będziemy łamać się opłatkiem. Pragniemy, abyśmy w perspektywie wiary te wydarzenia przeżywali, nie tylko historii czegoś, co było, jakichś takich przeżyć artystycznych czy folkloru nawet, ale przede wszystkim z perspektywy wiary zapytajmy się, to było tak pięknie wyeksponowane, w którym miejscu jesteśmy, czy tam, gdzie aniołowie, gdzie Józef, upadłymi aniołami, czy Herod, gdy czasami w niektórych piasercach też.